Siemandero. Dzisiaj największy wiatr. Będzie trochę gorzej. Trzon choć. Filtr powietrza. Początkowo też nie wiedzieliśmy, a tak jak się mówi, starego jak sprzęgło się robiło, to mechanik powiedział, że tam, że to tego co pożyczyliśmy, taki wózek, że wiecie, odciągnę cały przód. To, że to jest do tego, do silnika chłodzenia. Bo jak się robiło na polu, to stary wiadomo, filtr się zapcha piachem, zaraz woda do 90 się grzeje. A ten ma chłodzenie i ciągnął 80, jak belowanie i zaraz w pole, powiedz cały dzień z 8 godzin się robi, a ciągnął 80 stopni, nawet się nie grzeje, tylko zmiana pracy przy silniku, już inaczej że wiadomo, na obiad się przyjedzie, się zdejmie, się sprężarka się wyczyści i cicho chodzi, bo zaraz głośnie chodzi, wiadomo, kiedy już jest trochę zapchany. No i ciutkie tam te 0,3 litra, zaraz chyba więcej jest takie już paliwa, bo już się przydusza, to więcej zaraz trochę wiadomo, już mniej więcej, aż na oko już wiadomo, że kiedy trzeba przeczyścić. Zmiana silnika, praca i tego. To jest dobry pomysł, bo to... Ale jeszcze z tyłu powinna taka mała do klimy, ale klimę, tak jak mówił mechanik na przeglądzie, że do niego jest słabo pracowany, bo przecieki mają. Jak po całym panelu tam zlatuje, to potem awarie się robią. Cały, bo jest dopracowany, ale to mało w którym. Zresztą klima, dachy są, szyby można otworzyć i po co klima? 5000 za klimę. To można dać potem na dwie raty za kredyt. Natomiast tam jest DPV cały, buszeczka, tutaj do turbinki wszystko, już tego to już się nie mówi, nie rozpłowi się raczej samemu, bo to za dużo elektroniki już, stary to tam parę kosteczek ma i gitara. Bym drzwi otworzył jaśniej, ale taki wiatr piachem wali to zaraz oczy. Tyle co na światełku widać tutaj powiedzieć. To jest stary ma od środka, a oni mają z tej strony trochę lipa. Trzeba przyłożyć właśnie od środka, bo jak z tej strony przy orce, to tutaj jak się zakręca w bruzdę się wpadało, to raz zgięło. Trzeba potem tutaj się potem przegina. A z tej strony jak w starym jest, jak z tej strony, to jest dobrze, bo się zawraca tego w bruzdę i nawet nic nie zahacza już o to. Się zdaje mały ten, ale już zahacza. Trochę odwrotnie trzeba zadatków zamienić. To, że inaczej wtedy leży, to tam szczegół, najwyżej można tutaj młotem wyrównać, tutaj klepnąć w mocny skos i leży i dobrze na oponie zakrywa dobrze. A tutaj jeszcze od niego jest stopka ta. Jak w jednym tym firmie jak miała, to jeszcze wyższa maska by była. To jest ten tutaj. Co gada? Do DPF-a regulacja, że sam chyba czujka idzie się przepalać. Coś tam. Już nie pamiętam, już ten rok czasu nie pamiętam. Ale powiedzieć, jeszcze wyższa maska to tylko to gówniano, bo słabo widać potem z kabiny. Tak, to jest tyle, że jest niższa i chociaż trochę szersza, no. Ni stary. Bajki jest widoczne z niego. A filterek sam jest jeszcze jeden pod spodem z tamtej strony, a tutaj jest malutki. Już ma tylko siłownik, od razu idzie do skrzyni. Nie ma tak stary tutaj opuszeczki, że się wlewa do skręcania. Już inaczej. Że ciągnie 54. Bodajże w książce jest 54 litry, przy pompę ma, stary ma 30, to tam we 20 litry jest różnicy. Ten bez gazu, to stary pojeździ z gazem, to samo podnosi. Już do tego przyzwyczaiłem, tylko czasem to jak się mówi, drygnie się przy gazie, to dupę dletko, aż dryga. Dryga albo nie dryga, bo on ma amortyzowane, właśnie się macha, ustać na szczebel, to... Powiedzieć, o jak się macha,
Możesz na fest, jak wałowanie pojść na pole w małe dziury, to można nacisnąć i 15-20 na godzinę można robić, zwojowować, tam na polu talerzować, można nacisnąć. Małe dołki, on się amortyzuje, się nie czuje. Stary jest sztywny, to trzeba wolniej, bo się bryka na siedzeniu, po tym tyłek będzie boleć. No tutaj jak stary ma te bezpieczniki, niebezpieczniki i linka. Hebel już ma tutaj do włączania pod siedzeniem, nie trzeba, że wysiadać. Cztery napęd, bo to na zwykłym, nie mam na panelu, bo to droższy. Tutaj siedzonko mamy, sprężareczkę na pneumatyce. Ile się chce, to powietrza, tyle się napompuje. Już jest trochę taka wygoda. Nie, w starym to jest sprężyny tego, to już tam wymardowane, nisko się siedzi na starym. Chyba z jakiegoś. Będzie trzeba podróbkę kupić, patrzyłem półtora czy ile tysiąca, będzie trzeba na sprężareczkę starym przerobić i będzie też wygoda w nim siedzieć w starym. Jak to się napompuje powietrze, ile się chce. No tutaj do kiprowania ta wajcha do tyłu 4. A to podnośnik, tutaj środek wiem powinien być plastik, ale jak te są dwa obok siebie, ten czerwony i ten, jak tutaj szła. Jest za ścisła, jest za szeroka i powiedzieć ścisło chodzi, tylko jest około bzzz. W czasie jazdy tak wkurzało, że nawet i na przeglądzie mówił, że to tutaj to każdy wycina, bo to tak bzęcy. No i joystick. Już. Tutaj jest do przedłużania i do szybszego przepalania DPF-a można włączyć. Awaryjki tutaj, gaz ręczny pojedzie jest na linkę. Nożny już jest jak w samochodzie, bo się pytałem i zależy jak się mówi, tak jak skacze. Jest jak w samochodzie i zależy jak mówi, jak da się gazu, to tam jak tam powie, tam jest powietrze czy coś tam gadał i dlatego może tak prędko myśl, tam jest czujka. Jest za mocno ustawione albo za słabo tam. Dlatego może tak skacze czasami. No jest tutaj kluczyk, się odpala. Ciepły. Gdzie, kurna? Ciepłe powietrze, a do tego jest wiatraczek. Tutaj tyło z przodu daje tam. A ja bo tu tyło daje. Ale tutaj ja tego nie używam. No, cały ten tutaj panel się mówi komputerowy. Tutaj wszystko wskazuje, co jakie obciążenie do 100%, jakie jest obciążenie ciągnika przy orce, tak jak się mówi. I jak spala. Tutaj już jak w samochodzie pokrętełko, kierunkowskaz. Dwa z tej, dwa z tamtej, wentylatory, lampeczka, głośniki sam tutaj montowałem, bo dzwoniłem, to sam zamontowałem, podłączyłem to 213, chyba średnicę 230 W. No i tutaj, a to radyjko, tu już mechanik montował, bo tam byli jeszcze od kabel od tego. Od klimy, tam więcej kabli było, jeszcze wystawało, to nie chciałem powalić, bo to nie wiedziałem, który. Tam kabli były jeszcze dodatkowo, to można, że tam chyba rozbudować. Tutaj wiatrak normalny to dotychło, te wyjścia. Zasłona, fajnie, bo widać górę, ona jak bele się do stodoły stawia, to można zsunąć i na lato się zostawia. Kogucik, halogeny przód, tył. Przód wycieraczka, tył wycieraczka. No i chyba będzie to wszystko, jak się nie mylę. No, zapalniczka, kubek niby na picie, ale ja picie wadę z tej strony, bo z tamtej strony z siedzenia co wałek, bo jest wtedy zimne picie. Tutaj to jest telefon kładę. Przynajmniej nie ucieka. Najwyżej w koło krąży. I chyba będzie tyle na razie. Ciągnik jest dobry, no. To, że szerokie lacze, to już jest mniejszą ma skrętność niż stary ciągnik. Mniejsza na skrętność. No nawet przepływ to widać, że jest większy, bo gruba idzie rura, tamte to cieniutkie ma. Tak jak powiem, tutaj woli do te przewody takie cienkie ma. No i zbiornik stary, paliwa ma 90 chyba, czy 92, a ten ma 96 albo 8, tam parę litrów więcej. No i skrzyni ma już trochę tam, chyba 4 litry czy 5 ma więcej już, bo że na kierownicę. Puszki nie ma, to już idzie tam.
Z tyłu już tam ciasno, to nie będę się pchał, ale ma normalnie 4 te szybko złącze, można podczepić. Tej kosiarki mam na 3 kable to akurat. Hamulce to ma zwykły, czerwony i żółty. To chyba będzie jakby jumbo, czy co by ciągle te przyczepy, bo tam jak tego to mają, to tam dodatkowe takie ma te 3. No i tak oto chyba będzie wszystko o nim, co tutaj w nim jest. Czołnik, no dobrze, się sprawuje jak na razie. Nie są złe, niby tam małe takie może takie te trzeba przemienić, ale się mówi to są polskie tanie, to może takie nie fest dopracowane, ale co płacić za marżę, to jest 100 tysięcy więcej, to można się mówi śrubkę przekręcić i jakby coś było trzeba jeszcze wiedzieć o nim, to najwyżej piszcie w komentarzu. Hej.